Na początek małe wyjaśnienie. To dzisiejsze spotkanie odbyło się w Katedrze Warszawskiej 7 listopada o 19.30. I pierwsze 4 minuty tego spotkania medrały się na YouTube, i ta transmisja się udała. No pozostałe 50 już nie. Dlatego nadrywam raz jeszcze po tym spotkaniu. To ten wykład już może krócej, trochę w takiej kompilacji tego, co, co najważniejsze w tym spotkaniu o natchnieniu. No, a na kanał na przyszłość, że jednak warto zainwestować w dyktafon i oprócz nagrania na YouTube mieć też w pogotowiu awaryjnie nadranie dźwięku. Więc no, muszę o tym pomyśleć. Może macie jakieś pomysły, jak to zrobić? To, to chętnie posłucham. Napiszcie komentarze, zawsze pod filmem są mile widziane. Zachęcam też do subskrypcji kanału Jastrinnia Słowa. I cóż, dzisiaj zapraszam na kolejny wykład z cyklu Zrozumieć Pismo Święte zrozumieć Biblię. To jest taki cykl w tym roku po to, by lepiej rozumieć Słowo Boże, które czytamy. Z jednej strony są to wykłady właśnie stacjonarne, nagrywane też na YouTubie, wykłady w Katedrze Warszawskiej, a też to spotkania na kanale Jaskinia Słowa na żywo online. Więc dzisiaj to spotkanie było stacjonarne i to spotkanie o natchnieniu. Jest już dostępne dwa wcześniejsze spotkania. Pierwsze o tym, jak powstała Biblia, jakie były etapy formowania się tekstu biblijnego i drugie o geografii starożytnego Izraela. Już za miesiąc spotkanie o kanonie Pisma Świętego u Żydów oraz w różnych tradycjach chrześcijańskich, a za dwa tygodnie spotkanie o sąsiadach biblijnego Izraela. O tym już za chwilę jeszcze powiem może dalej, ale cóż, przejdźmy do tematu, zaczynamy. Natchnienie w takim dzisiejszym rozumieniu to jest na przykład jakby jakiś pisarz, czy malarz, poeta ma natchnienie, siada i pisze, maluje, tworzy, tak to dzisiaj rozumiemy. Natomiast w odniesieniu do Pisma Świętego rozumiemy to słowo troszkę inaczej. Inaczej w kontekście Pisma Świętego. Trzeba też przyznać, że ta nauka o natchnieniu rozwijała się na przestrzeni wieków. Inaczej o tym mówił święty Tomasz, inaczej patrzymy na to dziś. Ale jedno jest pewne: natchnienie. To jest podstawowa prawda w odniesieniu do Biblii. To wyróżnia Pismo Święte od innych książek, od nawet arcydzieł literatury starożytnej, takich jak np. Eposy Homera. Słowo Boże jest się natchnioną. Jak to rozumieć? Izajasz w 55 rozdziale mówi tak: Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju. Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, słowo, które wychodzi z moich ust, więc słowo Boga, to jest to, co mamy w Piśmie Świętym. List do Hebrajczyków mówi tak. Wielokrotnie i na różne sposoby, Przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez syna. Kiedy jesteśmy w Rzymie, jest taki kościół San Luigi Francesi. To taki kościół blisko Piazza Navona, Koloseum. To jest kościół, w którym, jak wejdziemy po prawej stronie, mamy taką kaplicę boczną, którą wymalował obrazy w niej Caravaggio. I tam znajdziemy obraz powołania świętego Mateusza, ale też i właśnie samego ewangelisty Mateusza, który siedzi w takim pięknej szacie i pisze piórem, takie ma piękne pióro, i, i, i pisze słowa Ewangelii na jakimś pergaminie, a przy jego uchu aniołek mu dyktuje do ucha ten, to, co ten ma pisać. I to daje też ducha tych czasów, w których żyje Caravaggio. Była taka myśl, że natchnienie, czyli po łacinie. Inspiracjo to jest równe dyrtowaniu po prostu. Natchnienie to znaczy dyrtowanie, czyli że Bóg dyktował, a Ewangelista pisał. Czyli mógł być zupełnie, nieważna jest jego, jego narodowość, nieważne jest jego całe zaplecze, jego kultury, społeczności, to jest nieważne. On ma być posłuszny i ma posłusznie pisać to, co, co Bóg chce napisać. Inni, no, możemy też myśleć, możemy nawet tak myślimy, że natchnienie to jest taki moment, że na nim jakiś prorok sobie idzie na, 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 na spacer i raptem się zatrzymuje, oczy mu się jakieś inne robią, głosem innym mówi, to mówi Bóg. Oto nadejdą dni. Tak myślimy, bo oglądamy różne filmy, prawda? Ktoś ma jakieś wizje i raptem jakiś trans i coś mówi. No, nie. Otóż w tym wykładzie będę powoływał się na takie trzy najważniejsze dokumenty poza Pismem Świętym, które w Kościele mówią o tym, czym jest natchnienie. Pierwsza, no chyba rzadko o tym, o tym mówimy w Kościele, ale jednak użyjemy konstytucji o objawieniu Bożym, Dei Verbum, konstytucji Soboru Watykańskiego II. Konstytucja, czyli coś, co jest no, fundamentem, czymś, co konstytuuje. Nadaje no, kształt dzisiejszemu Kościołowi, dzisiejszej też teologii Kościoła. Konstytucja, myślę, że rzadko na, na te konstytucje się powołujemy, ale, ale ciągle my w ich duchu żyjemy, bo tą dzisiejszą wykładnią wiary Kościoła i do życia jest Sobór Watykański II, więc to ten dokument podstawowy Konstytucja. Będę mówił w skrócie: Konstytucja chodzi właśnie o ten objawieniu Bożym. Drugi dokument to adhortacja Verbum Domini papieża Benedykta XVI, napisana w 2010 roku. Rok po tym, jak papież zwołał w Rzymie synod biskupów poświęcony Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła. Bardzo, bardzo ważny dokument związany z, no właśnie, z życiem i misją Kościoła. Jak dzisiaj, jakie jest miejsce słowa Bożego, jakie powinno być, jakie było kiedyś, jakie są perspektywy, jak papież widzi, jak powinno się. Słowo Boże, wprowadzać do życia wspólnot, małżeństw, rodzin, młodych, starszych klasztorów, seminariów i tak dalej. Dużo jest tych punktów. Bardzo, bardzo też ciekawy, ważny dokument. A trzeci dokument, zanim o nim, to muszę tę krótką historyjkę tutaj opowiedzieć. Otóż wprowadzenie papieska komisja biblijna. To jest taki organ, który powstał w Rzymie na początku XX wieku, by popierać i, i rozwijać studia biblijne w kościele. Jak to pracuje, to znaczy jak działa? W jej skład wchodzi kilkanaście osób, takich najważniejszych biblistów pochodzących z różnych części świata. Byli tam też Polacy, ksiądz Augustyn Jankowski z tyńca, ksiądz Lech Stachowiak, kiedyś ksiądz profesor Henryk Witczyk z Pulu. a dzisiaj jest ksiądz Marcin Kowalski, doktor habilitowany z Pulu, jest członkiem tej komisji. I na początku komisja publikowała noty wyjaśniające, czyli tzw. Tak, tak, tak odpowiedzi na, na pytania i konkretne problemy czy kwestie, jakie do komisji kierował papież, kardynałowie czy biskupi. Potem zaczęto publikować instrukcje, czyli już takie dłuższe wypowiedzi, które podejmowały konkretne tematy i zagadnienia związane z. No, aktualnymi sprawami życia kościoła, problemami związanymi z biblistyką oczywiście w kościele. Pierwszym taką instrukcją był dokument z 1964 roku. To była instrukcja o historyczności Ewangelii. Najnowsza instrukcja papieskiej komisji biblijnej, 2019 rok. Czym jest człowiek? Zarys antropologii biblijnej. Co mówi, człowiek, co mówi Biblia o człowieku, o jego? O fizyczności, o seksualności, o jego powołaniu, o jego duszy, o, o wszystkim. No, takie tematy, które dzisiaj są ważne w świecie, więc są też ważne w puściele. Więc co o tym mówi Biblia? Bardzo ciekawy też dokument. Myślę, że kiedyś o nim coś więcej opowiem w jakimś kolejnym nadraniu. Jeśli chcecie, dajcie znać w komentarzu. Natomiast interesujący nas dokument powstał w 2014 roku. To jest instrukcja pod tytułem Natchnienie i prawda pisma świętego. Słowo, które od Boga pochodzi i mówi o Bogu, aby zbawić świat. Piękny tytuł. Natchnienie i prawda Pisma Świętego. Czyli, że, no to ważna ważny kwestia tego, co, czym jest natchnienie, ale też w jaki sposób Biblia mówi o prawdzie. Czy jest w Biblii prawda? Jak to rozumieć kontekście tego, że Biblia ja nie mówi o dinozaurach, albo mówi, że świat jest płaski w księdze rodzaju, albo że słońce krąży wokół Ziemi i tak dalej. No to o tym jeszcze za chwilę. Ważny jest też ten podtytuł. Słowo, które od Boga pochodzi. To rozumiemy mówimy Słowo Boże, czyli słowo, które pochodzi od Boga. Ale także słowo, które mówi o Bogu. Mówi o Bogu. Pozwala nam zobaczyć to, kim jest Bóg. Mówi o Bogu, a po co jest Biblia? Aby zbawić świat. Biblia to jest słowo, które mówi o Bogu, aby zbawić świat. Bardzo ważne. Stwierdzenie, już w tym, tym tytule tego, czym się zajmuje komisja. Komisja mówi tak, tylko Bóg zna Boga. No niby oczywiste, ale jednak bardzo ważne. A więc tylko Bóg może mówić o Bogu w odpowiedni i godny zaufania sposób. Dlatego też tylko słowo, które pochodzi od Boga, może właściwie mówić o Bogu. Bardzo ważne. Słowo Boga stało się człowiekiem w Jezusie Chrystusie. I on jest kluczem do interpretacji tego słowa. Kluczem jest Chrystus. Nie byłoby Pisma Świętego, gdyby nie było człowieka. Ale nie byłoby Pisma Świętego. Gdyby nie było Boga, bo pismo święte to nie jest y, jakiś wyraz ludzkiej pobożności, albo wytwór ludzkiej wiary, albo, no nie wiem, pismo święte nie, nie, nie jest owocem przekonania, że, że Bóg istnieje. Ponieważ Bóg istnieje, no to zróbmy pismo święte. To nie jest tak. Pismo święte jest owocem działania Boga. Pismo święte istnieje, bo istnieje Bóg. Istnieje dlatego, jest przekazywane dlatego możemy je rozważać dlatego że Bóg tego chce że Bóg istnieje I teraz papież Benedykt XVI mówi tak w Verbum Domini Konieczne jest odpowiednie pogłębienie rzeczywistości natchnienia i prawdy by lepiej spełnić wymogi dotyczące interpretacji świętych tekstów zgodnie z ich naturą w związku z tym wyrażam nadzieję, że badania w tej dziedzinie będą postępowały z pożytkiem dla biblistyki oraz życia duchowego wiernych. No, poznać czym jest natchnienie, aby lepiej żyć duchowo, jako wierni, Kościoła katolickiego. Dlatego robię to dzisiejsze spotkanie i teraz chcę o tym dzisiaj mówić, bo to jest ważne. Może są niektóre rzeczy bardzo oczywiste, ale inne mogą być zupełnie nowe. Chodzi o to, byśmy zobaczyli, że. Nasze czytanie Pisma Świętego to jest jakaś zupełna podstawa dla naszej relacji z Bogiem, dla naszego bycia ludźmi wiary. Biblia jest czymś koniecznym dla, dla bycia wierzącym. Kto więc napisał Biblię? To jest jej autorem? Czemu Biblia powstała? Co dzisiaj wiemy o tym, jak było z początkiem Biblii? Przecież to jest zasadnicza kwestia dla studiujących, poznających Pismo Święte. No, święty Paweł mówi w liście do Tymoteusza, w, drugim, w trzecim rozdziale drugiego listu, mówi tak: Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości. A święty Piotr mówi tak: To miejcie na uwadze. Że żadne proroctwo pisma nie jest dla prywatnego wyjaśniania. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo. Ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga e, święci ludzie. Tak powstało Pismo Święte. Nie z woli ludzkiej. Więc. E, Tutaj ważne może być też jeszcze dopowiedzenie komisji biblijnej, która mówi tak. Dana księga biblijna pochodzi od Boga dzięki żywej wierze swego autora w Boga i dzięki związkowi autora z określoną formą objawienia Bożego. Właśnie. Sobor Watykański drugi mówi tak. Bóg jest autorem Biblii ale poprzez ludzi, których On sam wybrał. Oni nie piszą pod dyktando, ale jako prawdziwi autorzy, którzy posługują się własnymi zdolnościami i umiejętnościami. Czy wiedzieli ci, powiedzmy, autorzy przez, przez małe A, że piszą to, co autor przez to A wielkie chciał powiedzieć? O tym za chwilę. Ale tu właśnie trzeba wyjaśnić dwa pojęcia. Natchnienia i objawienia. Objawienie... To jest to, co Bóg robi, to jest to, w jaki sposób Bóg komunikuje to, kim jest. Jakby to jest czyn Boga, który komunikuje to, kim jest, i jakie jest, jaka jest jego wola. To jest objawienie. Bóg nam daje siebie, objawia to, kim jest. Objawia swoje, swoją wolę dla człowieka. Natomiast natchnienie. To jest sposób, w jaki Bóg się objawia. Natchnienie to jest konkretne działanie, przez które Bóg uzdalnia ludzi, wybranych przez siebie, do tego, żeby przekazali jego objawienie. A więc powtórzę: objawienie to jest działanie, w którym Bóg mówi, kim jest i jaka jest jego wola, a natchnienie jest sposobem przekazywania tego objawienia. Natchnienie zakłada objawienie, natchnienie służy. Przekazaniu objawienia. Więc, gdy Biblia mówi o natchnieniu, gdy, gdy, gdy mówi się o natchnieniu Biblii, to twierdzi się, że, że wszystkie jej księgi mają Boga za autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane. Ale trzeba powiedzieć jeszcze więcej. Biblia, jako słowo Boże, jest źródłem autorytatywnym w zakresie poznania Boga. To znaczy, aby poznać Boga, sięgaj do Biblii. Przede wszystkim do Biblii. To jest objawienie publiczne, obowiązkowe, dane wszystkim. Objawienie Boga to jest Pismo Święte. Objawienie Boga to jest Jezus Chrystus. I to jest objawienie, którego ty, jako wierzący, nie możesz odrzucić. To daje Ci Pan Bóg. Objawia Ci siebie w Chrystusie i w swoim Słowie. Słowo, czyli Chrystus. I teraz mamy objawienia, powiedzmy, prywatne tak to się nazywa które przez Kościół są uznane, na przykład dziennicze w Faustyny, czy objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie, w Fatimie. Ale są też takie objawienia prywatne, które są ciągle badane i co do których całkowitej pewności nie mamy, na przykład Meczugorje, czy jakieś tam dzienniczki, pamiętniki różnych mistyczek. I Mogą być pobożnie napisane, ale to nie jest Pismo Święte. Co więcej, niektórzy nawet potrafią cytować zapiski jakichś tam pobożnych ludzi sprzed 50 lat, którzy zmarli nie tak dawno temu, a Biblii nie cytują, bo je nie czytują, bo je nie znają. Można takie coś zrobić, ale to jest poza kościołem. To, że ja powiem, nie wierzę w takie zapiski jakieś mistyczki, nie uznaję, nie będę ich czytał i tyle, nie ma problemu. To jest dane mi prywatnie do, do nauki. Jeśli korzystam, no to, to, to świetnie. Jeśli mi prowadzi to do Boga, to super o to chodzi, ale jeśli nie, to nie. Natomiast może uznać dzienniczo siostry syn, albo nie uznać. Natomiast objawienia publicznego, czyli Jezusa Chrystusa i, i, i Biblii, jako objawienia Pana Boga, nie może odrzucić. Dlatego, że, jak mówi nam święty Paweł w liście do Efezjan, spodobało się Bogu w swojej dobroci i mądrości objawić siebie samego i ujawnić nam tajemnicę swojej woli. I dzięki tej tajemnicy, przez Chrystusa, słowo wcielone, ludzie mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym. Konstytucja o objawieniu Bożym nazywa Boga sprawcą natchnienia i autorem ksiąg obydwu testamentów. I mówi tak. Prawdy przez Boga objawione, które są zawarte i wyrażone w Piśmie Świętym, zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. I Kościół uważa, na podstawie wiary apostolskiej, wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu za święte i kanoniczne, ponieważ zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego i Boga mają za autora, i tak zostały Kościołowi przekazane. Natomiast dalej mówi sobór. Do sporządzenia Ksiąg Świętych Bóg wybrał ludzi, którymi, jako używającymi własnych zdolności i sił, posłużył się, by przy jego działaniu w nich i przez nich, jako prawdziwi autorowie, przekazali na piśmie wszystko to i tylko to, co on chciał powiedzieć. Więc. Yy, to jest podstawa rozumienia pisma świętego, to i tylko to, co Bóg chciał powiedzieć, ale dalej mówi Sobór, że trzeba zobaczyć, że autor biblijny żył w konkretnych warunkach swojego czasu, w swojej kulturze i to, co czuł, wyrażał za pomocą rodzajów literackich, które znał, które były w owym czasie używane. I teraz, by zdobyć właściwe zrozumienie tego, co ten autor święty, czyli hagiograf, chciał na piśmie wyrazić, trzeba zwrócić uwagę na te zwyczaje, na te sposoby myślenia, mówienia i opowiadania. Na te sposoby, które zwykło się było stosować w owej epoce, mówi dalej Sobór. To jest jeszcze, to myślę, trzeba podkreślić i, i zapamiętać. To, to, że tym, co jest takie jakiś trwałe w odniesieniu do natchnienia Bożego, to jest to, że autor jest człowiekiem wierzącym w Boga. Podstawą jest to, że autor osobiście wierzy w Boga. I jest posłuszny wobec tego, w jaki sposób Bóg mu się objawia. Więc. Badając księgi biblijne, zgłębiając ich świadectwo o, o więzi ich autorów z BODiem, próbujemy pokazać, w jaki sposób daje się w nich poznać natchnienie. Natchnienie rozumiane tu uważa cytat z do, tego dokumentu Komisji Biblijnej. Natchnienie, które jest związkiem między Bogiem, inspiratorem i autorem, a ludźmi, prawdziwymi autorami Wybranymi przez Boga. No właśnie, Bóg wybiera autorów. Co więcej, kiedy Bóg przemawia do Mojżesza, do y, Abrahama, to decyduje się na wejście w bardzo ułomny ludzki sposób komunikowania się, czyli w język. Bóg wszechmogący, wszechpotężny, zniża się do tego, że przyjmuje ludzki język. I Mówi po ludzku do Abrahama czy do Mojżesza. Co więcej, nawet czytamy, że Bóg napisał na kamiennych tablicach słowa datalogu, więc Bóg przyjmuje ludzkie, mu, ludzką mowę i y, ludzki zapis, ludzkie litery. Bardzo ciekawie o tym mówi też jeden z komentatorów y, słowa Boże językami ludzkimi wyrażone. Upodobniły się do mowy ludzkiej, jak niegdyś słowo Ojca Przedwiecznego, przyjąwszy słabe ludzkie ciało, upodobniło się do ludzi. Więc Bóg przyjmuje ludzki język, przyjmuje ludzkie pismo i z czasem przyjmuje ludzkie ciało, by stać się, by upodobnić się do ludzi. Ten dokument papieskiej komisji biblijnej, jak go zresztą udostępniłem, jest na mojej stronie jaskiniasłowa.pl. Są te trzy dokumenty, które wspomniałem na początku. W całości, w PDF-ach można je sobie pobrać i czytać. W tym dokumencie bardzo szczegółowo opisane jest to, co w poszczególnych księgach Pisma Świętego jest dowodem na to, że to sam Bóg mówi do człowieka w Biblii. Ja zwrócę uwagę tylko na niektóre, przede wszystkim na Ewangelię, bo. One jakoś się wyróżniają na tle wszystkich pozostałych ksiądz Pisma Świętego, bo bezpośrednio mówią o Jezusie, o tym co czynił, czego nauczał. Mówią też o tym, jak Jezus przygotowywał przyszłych uczniów. Więc ten dokument papieskiej komisji biblijnej stawia takie pytanie: dlaczego Ewangelie pochodzą od Boga? Czy co, co świadczy o tym, że Ewangelie pochodzą od Boga? Przede wszystkim dlatego, że mówią o Chrystusie. Bo on jest szczytem całej ludzkiej historii. Często odnoszą się Ewangelie do tekstów Starego Testamentu, powiązują, pokazują połączenia między Jezusem a właśnie Mojżeszem, Abrahamem, patriarchami, prorokami. Każda, każda z Ewangelii pokazuje też, że Jezus jest Synem Bożym. Także o Chrystusie opowiadają naoczni świadkowie Jego życia, albo też ich uczniowie. I to przez nich dotykamy samej osoby Chrystusa. Także Ewangelie są dowodem więzi łączącej Chrystusa z Bogiem. Jest nazywany Synem Bożym, Synem Najwyższego Emanuelem, czyli Bogiem z nami. W scenie Chrztu Jezusa jest pokazane to Boże, Boże Synostwo. Także cuda przecież Jezusa są znakiem działania mocą samego Ojca. Jezus naucza, mając władzę od, od Boga. I wreszcie. Ewangelii śmierci i zmartwychwstanie Jezusa są takim ostatecznym objawieniem się i, i potwierdzeniem Jego jedynej więzi z Bogiem. Więc to jest to, co mamy o Ewangeliach dalej, jeśli chodzi o proroków, to jest ciekawe. Prorocy są takie formuły pojawiające się tylko w księgach prorockich, na przykład Słowo Boga, które On skierował do. I tutaj pada imię proroka, który przyjmuje to słowo, na przykład Jeremiasz, Ezechiel, Ozeasz, Joel, Sofoniasz, Zachariasz, a także też adresatów nazywa. A do, w słowie do Izraela, który coś tam przeżywa. Słowa Izajasza, które widział. No właśnie, to ciekawe, bo w ogóle słowo dawar hebrajskie to nie znaczy tylko słowo, w sensie wyraz parę liter połączonych razem mających jakieś znaczenie, ale słowo to znaczy dawar, czyli też wydarzenie, no jak logos, greckie logos, to nie jest tylko słowo, to jest rzeczywistość. Więc słowo, które się wydarza, czy widzenie Amosa, widzenie, to czyli dotyka się czegoś, co nie pochodzi od tego człowieka. Na przykład ten zwrot bardzo częsty, to mówi Pan, kocha donaj, to mówi Pan. Czyli słowo, które będzie mówił prorok, nie pochodzi od proroka, ale... Boga ma za autora, czy Neuma Donaj, wyrocznia Pana. Oto wyrocznia Pana. Więc księgi prorockie prezentują się jako rozbiory słów, wyroczni z tekstów, zbiory tego, co Jezus powiedział swojemu ludowi za pośrednictwem autorów. Dalej są takie cztery księgi, które mówią, o tym, jak Bóg sprawił, że autorzy stali się jego posłańcami. Na Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Amos, tam czytamy powołanie tych proroków. Więc to jest to. Dalej Izajasz, Ezechiel mają jako tło dla swoich proroctw, mają konkretne wizje. Nie wiemy, czy to jakiś sen, czy to coś im się wydawało, ale są te wizje, więc też w ten sposób Pan Bóg do nich przemawia. I dalej Natchnienie, na przykład w psalmach, no to jest pokazanie, w jaki sposób człowiek doświadcza obecności i mocy Boga. Bo natchnienie jest taką szczególną relacją z Bogiem relacją, w której Bóg daje człowiekowi mówić to, co on chce powiedzieć ludziom. To jest jakaś współpraca dwóch autorów, ale taka współpraca, której nie można porównać z żadną ludzką relacją, bo człowiek nie jest tutaj tylko jakimś sekretarzem, bezmyślnie powtarzającym to, co Pan Bóg mówi, takim dyrtafonem, na który Pan Bóg nadrywa to, co chce powiedzieć człowiekowi. Bóg jest w pełni autorem tego, co zostało napisane, ale jednocześnie nie odbiera piszącym niczego z tego ich autorstwa. Bóg postanawia człowiekowi przekazać to, co chce powiedzieć człowiekowi, ale robi to w wolności. I przez to działanie człowieka, czasem bardzo słabe, uzależnione od tej sytuacji, w której człowiek żyje, tych realiów, które ma, ograniczeń też swojego czasu, Pan Bóg osiąga swoje cele. To jest tajemnica tego Bożego działania i tego do końca nie da się wyjaśnić i nawet chyba nie powinno się tego wyjaśniać. Natchnienie, jakaś inspiracja do działania, do mówienia w imieniu Boga, do pisania, to jest konkretne działanie Boga, w którym Bóg posługuje się ludźmi dla objawienia siebie, dla kierowania człowieka do zbawienia. I ta ludzka szata. Słowa Bożego, jest przedmiotem badań nauki teologicznej zwanej biblistyką, która pomaga dotrzeć do właściwej treści tego biblijnego przesłania. Ale, co ważne, punktem wyjścia tutaj musi być zawsze przyjęcie wiary w natchnienie tekstu, który jest badany. Pismo Święte, mówi nam Dei Verbum, konstytucja Soboru, powinno być czytane i interpretowane w tym samym duchu, w jakim zostało napisane. Co więcej, Komisja Biblijna dodaje takie słowa, bardzo ważne. Słowo natchnione niczemu nie służy, jeżeli ten, kto je przyjmuje, nie żyje w duchu, który pozwala mu dostrzec jego wartość i rozsmakować się w boskim pochodzeniu biblijnych stronnic. Słowo natchnione niczemu nie służy, jeśli jest czytane przez niewierzącego, Zostało napisane przez wierzących, czytane jest przez wierzących i spotykamy w nich, w tym słowie, w tych tekstach, tego, w którego wierzymy. W którego wierzyli ci, którzy pisali i w którego wierzymy my, którzy czytamy. Yy, mamy taki kłopot jeszcze z jedną kwestią. Czy tłumaczenie jest natchnione? No bo sam czasem mówię w kazaniu, że tu jest takie słowo, które w języku greckim ma troszkę inne znaczenie. Albo tutaj tłumacz by to inaczej oddał i tak dalej. Autorzy korzystają ze swoich możliwości, ale także ze swoich ograniczeń. Oni żyją w konkretnych czasach, mówią konkretnym językiem. Dlatego potrzeba kompetentnych, porządnych studiów biblijnych, rozważania, szukania, aby no, dojść do tego najpełniej, najdokładniej, co Bóg mówi człowiekowi? Jeśli ktoś nie nauczy się oryginału, to co? To nie będzie miał dostępu do natchnienia? Czy, albo, może inaczej, co to jest, co, 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 co to byłby za Bóg, jeśli by było tak, że zdanie hot chaos, agape, estin jest natchnione, ale już zdanie Bóg jest miłością albo gratis love nie jest natchnione. Osobiście bałbym się jasno stwierdzić, że to pochodzi od Boga, a to nie pochodzi. Bo kim my jesteśmy, żeby tak wyrokować. Ksiądz czy biblista z Wrakowa, przewrotnie pyta jeszcze głębiej: Który z manuskryptów jest natchniony? Czy wszystkie kilka tysięcy? Czy natchnione są te kodeczce i papirusy, które zawierają zdanie z opisu męki Jezusa na Krzyżu, Łukasz 23:34? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, jak na przykład kodeks synański z IV wieku, czy raczej natchnione są te, które opuszczają to zdanie, na przykład kodeks wa watykański z IV wieku, czy papirus P75 z III. Czy natchniony jest fragment o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie Jan 7:53? chociaż brakuje go w większości najważniejszych manuskryptów, na przykład P66 z około 200 roku, P75 czy właśnie Watykański kodeks, a może jednak natchniony jest ten tekst, który opuszcza tę perykopę? Jeśli tylko jeden manuskrypt jest natchniony, to czemu Kościół nie ogłosił który? Potem, ksiądz wędrzyniak, odpowiada jakby sam sobie: Każdy tekst biblijny jest natchniony, o ile jego treść, Zgodna jest z tchnieniem ducha świętego. Tak jak Adam jest pierwszym, ale nie jedynym człowiekiem, który ma w sobie obraz i podobieństwo Boże, tak każde tłumaczenie i wersja Biblii ma w sobie obraz i podobieństwo, jakie Duch Święty wycisnął, stwarzając oryginał. Ja bym dopowiedział jeszcze dwa zdania. W przyjmowaniu tekstu biblijnego niezwykle ważna była i jest. Rola Wspólnoty Wierzących. Terst Biblii to nie jest tylko dzieło literackie, które mamy badać, ale to jest słowo Boga dla Wspólnoty Wierzących w niego. Wspólnota przyjmuje to słowo, ale też to słowo przekazuje dalej. I tak dzieje się od 2000 lat. Mamy w kościele te księgi, które dostaliśmy od naszych yy, przodków i przekazujemy je dalej naszym potomkom. Czytamy i rozważamy je w żywej, wiecznie młodej wspólnocie Kościoła. Przypomnę słowa św. Piotra. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo nie jest do prywatnego wyjaśniania. Zawsze musi być y, doświadczenie z jednej strony uznania Pisma Świętego, a z drugiej spotkania ze wspólnotą Kościoła. Nie tylko jesteśmy ludźmi wyznającymi wiarę w Biblię. Nie. A więcej, my nie wyznajemy wiary w Biblię. Biblia, razem z nauczaniem Kościoła, prowadzą nas do spotkania z Bogiem. i nie możemy jednego odrzucić. Jeśli ktoś będzie uznawał tylko Biblię, to nie jest Kościół katolicki. Jeśli ktoś będzie uznawał Kościół, ale bez Biblii, to właśnie jakieś prywatne objawienia, albo tylko, nie wiem, Różaniec, to też nie jest Kościół katolicki. Ale musimy pamiętać, że nie jesteśmy religią księgi, jak muzułmanie, którzy tak trzą Koran. My jesteśmy religią, religią wydarzenia, słowa, które stało się ciałem, słowa, które jest zapisane w księdze. Nie wyznajemy wiary w księdze, ale w słowo, o którym ta opowiada. Tu może postawmy yy, kropkę, czy może przecinek, bo od kwestii natchnienia trzeba trochę przejść do kwestii kanonizacji, czyli całego procesu kształtowania się kanonu ksiąg Pisma Świętego. Czemu uznajemy te księgi, a inne odrzucamy? Czemu protestanci mają inną Biblię niż my? Czym różni się nasza Biblia od Pisma Świętego używanego przez prawosławnych, a czym od tego, którym modlą się Żydzi? Kiedy więc Kościół podjął decyzję, by zamknąć i ostatecznie zdefiniować kształt Pisma Świętego? O tym wszystkim opowiem już za miesiąc, 5 grudnia w poniedziałek o 19.30 w katedrze, a także na kanale Jaskinia Słowa Temat będzie prosty, o kształtowaniu się kanonu Pisma Świętego. Przypominam też, że spotykamy się w katedrze raz w miesiącu, a dodatkowo raz w miesiącu na kanale Jastinia Słowa na YouTube, Tam umieszczam nagrania z wykładami pomocnymi w studiowaniu, poznawaniu Pisma Świętego. I za nami pierwsze już spotkanie, wykład o geografii Izraela. To dziękuję wszystkim za obecność, za oglądanie. Bardzo dziękuję też za wsparcie za to, które można zawsze wpłacić na kanale Jastynia Słowa na zrzut.pl. Link jest zawsze pod każdym filmem. Kolejny wykład już za dwa tygodnie 23 listopada o 20.00 opowiem w wykładzie na kanale Jastynia Słowa. O sąsiadach biblijnego Izraela, o tych najważniejszych, których rola jest ważna, a ich obecność jest konkretnie zaznaczona na kartach Pisma Świętego. Na dzisiaj tyle. Dajcie znać w komentarzu, jak to widzicie, o czym dalej mówić, jakie tematy poruszać. Czekam na Wasze odpowiedzi, Wasze maile. Bardzo to lubię, na to liczę. Szczęść Boże na dzisiaj, dobrej nocy. Dziękuję za poświęcony czas.